Trzeci z Polaków, 22-letni Zakopiańczyk Maciej Kot. Popatrzmy na jego skok, 146 metrów w kwalifikacjach. Dobra prędkość na progu, trochę niespokojny lot w powietrzu, ale walczy o odległość. Dobry skok Polaka, choć nie będzie liderem. No coś tam było źle, bo widzimy, że niezadowolony. Odległość dobra, 138 metrów. No ale aż 11,1 punktu odjęte podczas tego skoku kwalifikacyjnego, o którym wspominałeś. On miał, podobnie jak Jurij Tepesz, bardzo mocny wiatr pod narty, odjęte prawie 33 punkty. Teraz 11 punktów mniej. Niezłe noty sędziowskie od wszystkich arbitrów, po 18 punktów mniej.